Witam, dostałem paczkę z eBaya za 7 euro. Zobaczcie, że nie zapakowane jest to zbyt ładnie. To jest takie pudełko, nie wiem, jakieś takie montażowe, że to on. Tylko tak i widzicie, dostęp mam do wszystkiego. Parę tylko gazet włożonych. Nie wiem, czy to, co tu jest w tej paczce, przeżyło. Zaraz zobaczymy. Słuchajcie, zobaczy. Jest w środku to, co ma być. Rany boskie, nie chciałbym tego wszystkiego wywalać. O, może tak będzie lepiej. I tak powywalałem, no trudno. O. Przejdziemy sobie tu gdzieś dalej. Zaraz sobie to posprzątam. Teraz chcę wam pokazać. Tu będą, kochani, słuchajcie, odpalane gry DOS-owe na takim oto sprzęcie. To jest AMD Duron 600 MHz Riva TNT karta, jak ktoś zna taką. Tutaj mamy z przodu jeszcze, jak widzicie, stację dyskietek. Tutaj mamy CD. Także takie urządzenie. Płyta główna z tyłu ma już porty jakieś tam USB, także tyle dobrze. Jest tutaj karta graficzna. Zobaczymy, czy to działa. Podłączymy i spróbujemy się pobawić komputerem takim razem. Założyłem kartę sieciową do tego komputera. Niestety nigdzie nie znalazłem sterowników pod Windows 98, więc karta jest bezużyteczna. Ale niech se siedzi, nie będzie zatkana dziura przynajmniej. Tutaj jest modem. Tutaj teraz zobaczcie w środku, jak wygląda sam komputerek. Mamy tutaj chłodzenie takie procesora, malutkie jak to były kiedyś, bo kiedyś nie trzeba było wielkich radiatorów, a mimo wszystko to działało. Karta graficzna jest pasywnie chłodzona, więc nie ma żadnego wentylatora. Dysk twardy, taki duży, na oczywiście wszystko na złącze IDE. Jak widzicie, taśmy do CD-ROM-u, do twardego dysku, do stacji dyskietek. Tu mam, na razie uruchomiłem sobie komputer, zobaczcie, z dyskietki. Grę sobie wgrałem z dyskietki. Nie, przepraszam, z twardego dysku. Zobaczcie, o, taka gra. James Bond jak nic. Także tak, MS-DOS bez żadnego problemu działa. Nie wiem, czy da się z tej gry w ogóle wyjść. O. Dało się jednak. Jak widzicie, tu jest Norton Commander i tryb MS-DOS, ale sobie uruchomimy go. Uruchomimy go teraz z twardego dysku. To wam pokażę, że tu mamy jeszcze zainstalowanego Windowsa 98, drugą edycję. Całkiem ładnie to działa. Sam komputer całkowicie sprawny, mimo tego, że to opakowanie, no to było, sami widzieliście, jak to było zapakowane, a mimo tego dotarł szczęśliwie i w dobrym stanie. Płyta główna, kondensatory w bardzo dobrym stanie, nic gdzie, żadnego spuchniętego, żadnego brzydkiego zapachu wilgoci czy papierosów, także utrzymany bardzo dobrze, jak na taki stary retro sprzęt. No cóż, Windows jak Windows 98. Ja tutaj sobie oczywiście trochę musiałem nad tym posiedzieć, no bo to nie takie łatwe, na przykład, żeby uzyskać dostęp do tego, jak to się nazywa, stick, pendrive po polsku, znaczy w polskim tym, bo po niemiecku to stick na to mówimy najczęściej, tak sobie potem zapominam. Żeby dostać się do pendrive'a, mieć dostęp do pendrive'a, to musiałem szukać odpowiednich sterowników, żeby w ogóle można było cokolwiek zrobić. Ale teraz już na szczęście, jak widzicie, o, mam. Czyta mi z dysków USB, tu sobie pościągałem z internetu, nie na tym komputerze, na innym, różnego rodzaju gry. No i teraz będziemy sobie te gry testować. Jakaś gierka, która, mam nadzieję, zadziała pod Windowsem 98. O, nawet ma dźwięk.
O, taka gierka. Tu się chodzi takim robocikiem. Nie, co to jest? Nieważne. A tu się myszką się strzela. Zobacz. Tak to wygląda. No i taka o. Coś jeszcze zobaczę, to jeszcze pokażę Wam, zanim skończymy ten filmik. Tym komputerem mam różne przygody, minęło parę ładnych dni. Po pierwsze kartę zmieniłem na Radeon, jaki to Wam później pokażę, jak zainstaluję system. Chwileczkę jeszcze, tylko wezmę kartę stąd. O, tu była ta karta Riva TNT, na razie jest jakiś Radeon. Zasilacze spaliłem dwa. Jeden, nie wiem, widocznie stracił swoją ważność, sam wybuch zrobił mi zdwarcie, a co się stało z drugim, zaraz Wam pokażę. Ten jest trzeci, póki co działa. Tutaj instaluję sobie 98 ponownie, bo już miałem, ale zachciało mi się XP-ka i potem mi się namieszało. Na jednym dysku był 98, na drugim XP, a wszystkie loadery były od XP i no strasznie namieszałem, więc będzie na nowo 98, bo XP jest trochę za ciężki dla tego sprzętu. I tak, zasilacz, o, już Wam pokazuję, ten zrobił mi zwarcie w domu, wybuch, gdzie on to wybuch? Wybuch on tu. Tu coś się z nim porobiło. Tu coś wybuchło, o to. I w tej chwili jakby go podłączyć do prądu, to robi po prostu zwarcie. Oczywiście można by to naprawić pewnie, ale nie będę tego naprawiał, bo i po co. Założyłem drugi, który działał i wszystko w porządku, ale przez mój błąd, bo wyjąłem z dysku twardego napięcie, żeby uruchomić z drugiego i nie wiem, co się stało. Gdzieś się zrobiło zwarcie i popatrzcie, jak się potopiły przewody. Słuchajcie, ten zasilacz, oczywiście zasilacz jest sprawny, on nie, nic się z nim nie stało. Nie wiem, jak on to wytrzymał, ale gdybym te przewody poucinał tutaj i powymieniał, to on jeszcze się do czegoś nada, dlatego go nie wyrzucam. Także tak Wam pokazuję. Jeszcze zainstaluję 98 ponownie. Zobaczymy razem, czy działa Doom 2 na przykład, czy Quake 2 i takie jakieś klasyki. Jak będą działały, to no to skończymy ten film pewnie. Mój komputerek stary działa na Duronie. Zobaczcie sobie, że nawet działa stacja dyskietek. Proszę bardzo, czyta mi z dyskietki. Możemy sobie uruchomić, znaczy się tak, najpierw pokażę, zobaczcie sobie, tutaj jest ta karta graficzna zamiast Rivy Radeon 9200. Tamta Riva miała 32 MB pamięci, ta ma 128 wideoramu. Nie, no i chyba jest nowsza, więc chyba lepsza będzie. Tutaj jeszcze Wam pokazać mogę, o, DirectX, to macie specyfikację, to jest Duron 650, 128 MB RAMu. Pokażę Wam tutaj jeszcze na przykład, jak mi się uda znaleźć oczywiście pliczek odpowiedni, co chcę poszukać. Nie uda mi się. Uda mi się. O. Taką gierkę na przykład, słuchajcie, nie wiem, czy jak ktoś w tamtych czasach lubił sobie grać, to raczej jest gra no znana, nasza polska. Taka o takim właśnie króliczku. Można se zagrać. Dobra, i jak widzicie, gra nawet działa.
Można sobie nawet wybrać jednego z trzech królików, nawet panią oczywiście, króliczkę. No i możemy sobie grać. Aha, skaczemy, strzelamy. Tu mamy, że jeszcze z tego co pamiętam, możemy sobie... O, tak skakać i takie różne bajerki. No i chodzimy sobie, to jest taka typowa platformówka, jak widzicie. Ok. I jeszcze wam pokażę, bo tu przygotowałem. Przygotowałem sobie Quake'a dwójkę. No, działa to. Nawet dość szybko ładują się gry też szybko. Coś tu jeszcze się będziemy bawić, jakiegoś Unreala zainstaluję, czy coś jeszcze, zobaczymy. Także wszystko działa sprawnie, nie wiesza się ten komputer, działa dość stabilnie. Trzeci zasilacz wprawdzie, ale daje radę, tak? No, proszę bardzo. Idzie dość sprawnie. O, było małe zacięcie jak zwykle, ale teraz już jest ok. No. Proszę bardzo. No dobra, nie będziemy grać. No. I tak mi się udało go postawić na nogi. Jeszcze wam tylko chcę pokazać, bo tutaj mam dwa dyski. Jeden ma 40 giga, drugi ma 20 giga. Tutaj ładnie czytał ja sobie z te USB pendrive'y, dzięki temu sterownikowi, co wam pokazywałem w poprzednim filmiku o laptopie. No i to by było tyle o moim kolejnym starym komputerze kolekcjonerskim. No, trzymajcie się na dzisiaj. Cześć.